Tak, chcemy przedyskutować oczywiście kwestie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i generalnie państw NATO jako takich, Europy, no ale nie tylko, bo mamy zapowiadaną od dłuższego czasu przez prezydenta Putina relokację taktycznej broni nuklearnej rosyjskiej na Białoruś. Mamy zapowiadaną relokację najemników grupy Wagnera, rosyjskich najemników grupy Wagnera na Białoruś. To razem zmienia architekturę bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie NATO i z całą pewnością to wymaga dyskusji i wymaga także decyzji ze strony NATO. We know and we understand what's the situation. We are neighbors of the Ukraine. Ukraine is now under Russian invasion. There is terrible war. We know what it means. We have millions of Ukrainian refugees in Poland. So I think I can say that all Poles, Polish society, understand and we have to spend more for our defense, to increase our military capabilities, to increase our defense capabilities, and this is crucial now, so that's why we made these decisions. I have one message. We should establish straight and clear for NATO. And that's all. Uczestniczymy w ich przygotowaniu. Dyskutujemy nad nimi. Myślę, że to jest czytelny znak tego, że państwa demokratyczne, państwa wolne, które tworzą Sojusz Północnoatlantycki, chcą wolnej, suwerennej, niepodległej Ukrainy i wspierają dążenia społeczeństwa ukraińskiego do tego, aby takie państwo mieć. No, przepraszam, białoruskiego oczywiście. Dziękuję bardzo. Thank you.